Siemaneczku, tutaj Wente i zapraszam was do 14 odcinka serii Hitman 2 Cichy Zabójca. Tak więc zaczynajmy. 47. Your target is a local Khan, Abdul Bismillah Malik. You won't have any trouble recognizing him. His picture is on posters all over the city. He's currently trying to sell the cargo to the UN, which is here to check out the goods later today. The Khan is returning to his palace together with a contingency of UN troops. They will arrive from the east along the road. Eliminate him before he reaches his palace, but without harming any of the UN soldiers. It will be detrimental to business, 47, so keep it clean. The villagers are a bit edgy. If they catch a foreigner carrying big guns around within their perimeter, so watch your move. Zobaczmy sobie jeszcze mapę terenu. Tak, więc tu mamy całą wioskę i to by było tyle. Okej. Oprócz tego zdjęcie pierwsze i zdjęcie drugie. No i zaczynamy. Tak więc biegniemy prosto tutaj, dokładnie przez taką oto bramę do pewnego miejsca, które znajduje się już naprawdę blisko i jest ono bardzo przydatne do dzisiejszej misji, do przejścia dzisiejszej misji. I tak, strażnicy nic nas nie podejrzewają tutaj o nic. Marhaba ya sadiqi, Mr. 47. I am very honored. I have your supplies. It is very powerful. Take care nobody sees it. It's very dangerous. The Khan is returning soon. Maybe you can stop him. Maybe before they get in east. May Allah help and protect you, Mr. 47. Thank you. Better get out of the way. This will get messy. Okej, i tutaj mamy karabin snajperski, którego na razie nie bierzemy. Mamy tutaj jednego strażnika, którego musimy sobie udusić i do tego właśnie celu musieliśmy w poprzedniej misji wybrać sobie chloroform, ponieważ w tej nie mogliśmy sobie wybrać broni. No i szybko dusimy, za chwilę przenosimy szybko ciało i będziemy udawać się szybko w stronę jednego budynku. Tak naprawdę dachu jednego budynku. Ale o tym zaraz. Najpierw robimy to, co musimy. Czyli przenosimy ciało, idziemy w stronę właśnie miejscówki, gdzie jest karabin snajperski, ponieważ tam najłatwiej jest ukryć właśnie ciało. Mamy taki fajny róg, w którym, no, nikt tu chyba raczej nie chodzi. Tak więc tutaj jest takie przyjazne dla nas miejsce, żeby tutaj zostawić ciało. Oczywiście się przebieramy i bierzemy ten karabin i od razu biegniemy. Teraz należy tutaj uważać na każdego strażnika, ponieważ będą od razu do nas strzelać, jak będą widzieli, że sobie po prostu biegam z karabinem snajperskim. Okej. Tak więc tędy biegniemy, następnie tędy, tutaj idziemy tu, następnie przechodzimy przez tą bramę i tu należy iść tędy, ok, no i już jesteśmy na miejscu. Uważajmy tutaj na pobliskich strażników, aby nas na pewno nie zauważyli. Tak więc powoli idziemy. Dokładnie na dach jednego z meczetów jakiś. I tu na spokojnie, tak żeby nas na pewno nie zauważyli. No i tu mamy fajną drabinkę, której sobie użyjemy. Okej. No i nikt nas nie zauważył. Także jest pięknie. No i będziemy czekali oczywiście gdzieś tutaj. Będziemy się patrzeć w tym kierunku. Aż do momentu zbliżania się konwoju do miasta.
Tak więc już możemy sobie przygotować snajperkę. Na razie spoglądajmy, jak to tu wygląda. Należy tutaj strzelić w... tutaj dokładnie to miejsce. I teraz należałoby zabić nasz cel, który jest dokładnie tam. Tylko wycelujmy. Udało nam się. Idziemy do wyjścia. No i udało nam się, status cichy zabójca. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!